Lucy, spójrz na to. Lucy. Lucy. Co cię trapi? Alexa zwolniono za zaniedbania w obowiązku. Też często popełniam błędy. Czy za podobny błąd? Przywódca mnie też zwolni? Martwi mnie to. A czy wiesz, jakie były jego zaniedbania i jak uniknąć jego problemów? Nie. Byłam w podobnym stanie. Nie mogłam zrozumieć, czemu Kościół niektórych zwalnia. Nie znałam przyczyn ich porażki, tylko panikowałam. Byłam przeczulona, bojąc się zwolnienia. Bardzo cierpiałam, zaniedbałam obowiązki. Mm -hmm. Trzeba szukać prawdy, by wyzbyć się asekuranstwa. Racja. Od dwóch dni martwiło mnie to, że zwolniono Alexa. Nie mogłam spokojnie działać. Ale nic nie zdziałam, martwiąc się i asekurując. Właśnie. Czy opowiesz mi o swoich doświadczeniach? Pewnie. Niedawno projektowaliśmy grafiki do produkcji filmowej. Brat Simon przesłał swój projekt do oceny. Przywódca powiedział, że w projekcie szwankuje kompozycja bo Simon wykonał pracę niedbale. Zapytałam o to Simona. Powiedział, że nie miał czasu, żeby dopracować detale. Po prostu zaleciłam mu, żeby w przyszłości bardziej się przykładał, bo produkcja filmowa jest ważna, więc nie możemy tracić czasu. Tak. Wkrótce Simon popełnił błędy w kolejnym projekcie. Przywódca się z nim rozprawił za te szkolne błędy i zaniedbania. W końcu zwolnił Saimona. To mnie przeraziło. W ogóle tego nie pojmowałam. Przywódca zwolnił Saimona, bo ten popełnił dwa błędy. Czy to nie zbyt surowo? Szybko Opanowała mnie ostrożność. Czułam, że nie mogę zbłądzić. Wytknął mi drobne błędy, a za poważne zostanę zwolniona. Stracę wszelką nadzieję na bycie zbawioną. Musiałam być ostrożna. Jakiś czas później poczułam niepokój, bo miałam wysłać projekty przywódcy do oceny. Simon został zwolniony za dwa błędy, myślałam o nim. Jeśli błędy dotyczące zasad będą w moich projektach, przywódca może uznać, że nie powinnam być liderką. Czy zwolnią mnie tak samo jak Simona? Myśląc o tym, martwiłam się. Czułam się nieswojo. Nabrała mnie chęci do obowiązków. Zrozumiałam, że to niewłaściwe i pomodliłam się, prosząc Boga, by mi pomógł. <laughs> Obejrzałam film ze słowami Boga. Oh. Bóg Wszechmogący mówi. Czasami Bóg używa jakiejś sprawy, aby obnażyć cię lub zdyscyplinować. Czy to oznacza, że zostałeś odrzucony? Czy oznacza to, że nadszedł Twój koniec? Nie. To jest tak jak z dzieckiem, które było nieposłuszne i popełniło błąd. Rodzice mogą je karcić i ganić, ale jeżeli nie potrafi ono pojąć ich intencji lub zrozumieć, dlaczego to robią, błędnie zrozumie ich zamiary. Na przykład rodzice mogą powiedzieć dziecku, nie wychodź sam z domu i nie oddalaj się. Ale to wpada jednym uchem, a drugim wypada, a dziecko i tak wymyka się samo. Gdy rodzice się o tym dowiadują, besztają dziecko i za karę każą mu stać w kącie i przemyśleć swoje zachowanie. Dziecko nie rozumie intencji rodziców i zaczyna mieć wątpliwości: czy moi rodzice już mnie nie chcą? Czy ja naprawdę jestem ich? Czy jestem adoptowany? Nad takimi rzeczami się zastanawia. Jakie są rzeczywiste intencje rodziców? Rodzice powiedzieli, że to zbyt niebezpieczne i prosili dziecko, żeby tego nie robiło. Ale dziecko nie słuchało. Słowa wpadały jednym uchem i wypadały drugim. Dlatego rodzice musieli zastosować jakąś formę kary. Aby odpowiednio uświadomić dziecko i sprawić, by wyciągnęło z tego wnioski. Co rodzice chcą przez to osiągnąć? Czy chodzi tylko o to, by dziecko się czegoś nauczyło? Wyciągnięcie nauki nie jest ich ostatecznym celem. Celem rodziców jest sprawić, by dziecko robiło to, co mu się każe, zachowywało się zgodnie z ich radami i nie postępowało nieposłusznie ani nie przysparzało im zmartwień. To jest efekt, który chcą osiągnąć. Jeśli dziecko posłucha rodziców, to świadczy o tym, że rozumie sytuację i już nie muszą się martwić. Czy wtedy nie będą z niego zadowoleni? Czy nadal będą musieli je tak karać? Nie będą musieli. Właśnie tak jest z wiarą w Boga. Ludzie muszą się nauczyć podążać za słowami Boga i rozumieć jego serce. Nie wolno błędnie rozumieć Boga. W rzeczywistości, w wielu przypadkach, obawy ludzi wynikają z ich własnych interesów. Mówiąc ogólnie, jest to obawa, że nie będą mieli żadnego wyniku. Zawsze myślą sobie, co będzie, jeśli Bóg mnie obnaży, odepchnie i odrzuci? To jest Twoje błędne rozumienie Boga. To są tylko Twoje myśli. Musisz przeniknąć zamiar Boga. Obnażanie przez Niego ludzi nie ma na celu wypędzenia ich. Ludzie są obnażani po to, aby ujawnić ich braki, błędy i istotę ich natury. Aby mogli poznać siebie i byli zdolni do prawdziwej skruchy. Obnażanie ma zatem ułatwić ludziom wzrastanie w życiu. Bez czystego zrozumienia ludzie mają skłonności do błędnego rozumienia Boga, popadania w zniechęcenie i słabość. Mogą nawet poddać się rozpaczy. W rzeczywistości, obnażenie przez Boga. Nie musi oznaczać, że ludzie zostaną odrzuceni. Ma to pomóc ci poznać własne zepsucie i sprawić, że okażesz skruchę. Ponieważ ludzie są zbuntowani i gdy wylewa się z nich zepsucie, nie szukają prawdy, aby znaleźć rozwiązanie. Bóg często musi stosować dyscyplinę. Dlatego czasami obnaża ludzi Odsłaniając ich brzydotę i żałosność, pozwalając im poznać samych siebie, co pomaga im wzrastać w życiu. Obnażanie ludzi ma dwa rodzaje implikacji. Dla ludzi złych, bycie obnażonym oznacza odrzucenie. Dla tych, którzy są w stanie przyjąć prawdę, jest to przypomnienie i ostrzeżenie. Zmusza się ich do refleksji nad sobą, do ujrzenia swojego prawdziwego stanu, aby nie byli już więcej krnąbrni i lekkomyślni, bo takie postępowanie byłoby niebezpieczne. Obnażanie ludzi w ten sposób ma na celu przypomnienie im, aby wykonując swoje obowiązki, nie byli bezmyślni i niedbali, nie byli zblazowani. Nie zadowalali się tylko odrobiną skuteczności, myśląc, że wykonali swoje obowiązki na akceptowalnym poziomie. Podczas gdy w rzeczywistości, mierząc według tego, o co Bóg prosi, wypadli znacznie gorzej, a mimo to nadal są zarozumiali i zadowoleni z siebie, przekonani, że nieźle im idzie. W takich okolicznościach Bóg dyscyplinuje, przestrzega i napomina ludzi. Czasami Bóg obnaża ich brzydotę, co oczywiście ma służyć jako przypomnienie. W takich chwilach powinieneś zastanowić się nad sobą. Wykonywanie obowiązków w ten sposób jest nieodpowiednie, wiąże się z buntem, zawiera zbyt wiele negatywnych elementów. Jest całkowicie powierzchowne. A jeśli nie okażesz skruchy, zostaniesz ukarany. Kiedy Bóg cię dyscyplinuje i obnaża, nie musi to oznaczać, że zostaniesz odrzucony. Trzeba mieć do tej sprawy prawidłowe podejście. Nawet jeśli zostaniesz odrzucony, powinieneś to przyjąć, podporządkować się niezwłocznie zastanowić się nad sobą i okazać skruchę. Amen. Dzięki temu zrozumiałam, że zdemaskowanie nie oznacza wydalenia z kościoła. Gdy dziecko źle zrobi, jego rodzice napominają je, by ich posłuchało i wyniosło naukę. Jeśli jest posłuszne, uspokajają się i nie ukażą dziecka. Racja. Nie pojmujemy prawdy, działamy bez zasad, usposobienie mamy zepsute, więc błędy są nieuniknione. Czasem nie widzimy jasno, bo nie rozumiemy prawdy. Czasem jesteśmy samowolni, naruszamy zasady, kierowani arogancją, zakłócamy pracę kościoła. Czasem Jesteśmy niedbali i nie wykonujemy dobrze pracy. Gdy nas demaskują, widzimy nasze zepsucie i braki, szukamy prawdy i działamy według zasad. Bóg ma dobre intencje. Bogu dzięki. Nie rozumiałam Boga. Gdy zwolniono Saimona, przestraszyłam się. Bałam się, że zwolnią mnie za jeden błąd, a jeśli błąd będzie poważny, nie zostanę zbawiona. Miałam się na baczności przed Bogiem. Czułam się naprawdę winna. Zaczęłam się zastanawiać, czemu Simon został zwolniony. Przywódca dwa razy wytknął mu błędy. Początkowo jego projekty były przestarzałe i zbyt toporne. Kilka technicznych aspektów wymagało poprawek, a wynikało to z niedbałości Simona. Przywódca miał nadzieję, że Simon będzie bardziej skrupulatny i osiągnie dobre rezultaty. Mm -hmm. Ale Simon w ogóle się nie przejął. Wymawiał się tym, że miał za mało czasu i w ogóle nie zastanowił się nad całą sprawą. Za drugim razem, Simon znów potraktował obowiązki niedbale i nieodpowiedzialnie, nie sprawdził swoich projektów jak należy i nie pozwolił na to nam, po prostu wysłał je do przywódcy. W rezultacie nie skorygowano oczywistych naruszeń zasad, wymuszając poprawki. Opóźniły się postępy w tej ważnej pracy. A wszystko przez to, że Simon nie traktował swych obowiązków poważnie i był niedbały. Gdyby pozwolono mu dalej wykonywać te prace, doszłoby do opóźnień. Jego zwolnienie było zasadne. Tak. Przywódca rozprawił się z nim surowo i zwolnił go z pracy, by Simon zastanowił się nad swoim nastawieniem, poprawił się. Zaczął skrupulatnie pełnić obowiązki i działać w zgodzie z prawdą. Tak. Gdyby po zwolnieniu wyciągnął naukę, byłoby to z korzyścią dla jego obowiązków i wejścia w życie. Tak. Gdy to zrozumiałam, uspokoiłam się. Racja. Twoje omówienie pokazało mi, że wszyscy mają zepsute usposobienie, więc nie da się uniknąć błędów i odchyleń. Chodzi o to, by szukać prawdy i wyciągać lekcje. Tak. Kiedy zwolniono Aleksa, nie myślałam o powodach i o tym, czego może mnie to nauczyć. Uległam przesadnej ostrożności. Byłam ignorantką. Miałam wtedy inne zmartwienie. Miałam poczucie, że zachowanie przywódcy było surowe. Zwolnił Simona za tylko dwa błędy w jego projektach. Zastanawiałam się, czy mnie też by zwolniono, gdybym popełniła takie błędy. Wiedziałam, że wciąż nie rozumiem i mam się na baczności. Dlatego wyszukałam odpowiednie słowa Boga. Słowa Boga mówią… Na pozór niektórzy nie mają poważnych problemów w swoich obowiązkach. Nie robią nic wyraźnie złego, nie powodują niepokojów, nie kroczą ścieżką antychrystów. W ich obowiązkach nie ma żadnych poważnych błędów ani problemów z zasadami. A jednak w ciągu kilku lat na jaw wychodzi to, że nie przyjmują prawdy i są niewierzący. Dlaczegoż to? Inni nic nie dostrzegają, lecz Bóg bada ich serca i widzi problem. Wykonują obowiązek powierzchownie i bez skruchy. Z biegiem czasu zostają zdemaskowani. Co to znaczy, że nie okazują skruchy? Choć wypełnili swój obowiązek, przez cały czas mieli niewłaściwą postawę. Ich postawa jest lekceważąca, niedbała i nieuważna. Nigdy nie okazują sumienności ani oddania. Przeważnie tylko markują pracę, a ich występki nie mają końca. Bóg widzi, że nie okazują skruchy, są powierzchowni i nie zmieniają się, a to znaczy, że nie wyrzekają się zła i nie okazują skruchy. Bóg nie widzi w nich postawy skruchy, ani nie widzi zwrotu w ich postawie. Uporczywie podchodzą do tego, co powierzył im Bóg, z niezmienioną postawą i niezmienionymi metodami. Przez cały czas nie pojawia się żadna zmiana w ich upartym usposobieniu i nigdy nie czują, że są coś winni Bogu. Nigdy nie czują, że ich niedbałość i powierzchowność jest wykroczeniem, czynieniem zła. Nie mają poczucia długu ani winy, nie czynią sobie wyrzutów, a tym bardziej o nic się nie oskarżają. W końcu Bóg widzi, że tej osoby nie da się naprawić. Amen, amen. To pokazało mi, że jeśli ktoś wciąż lekceważy obowiązki, nigdy nie szuka zasad prawdy, nie jest uważny i staranny, machinalnie wypełnia obowiązki, to poważnie je zaniedbuje. Choć z pozoru nie powoduje oczywistych zakłóceń, nie idzie ścieżką antychrysta, to jeśli nie okaże skruchy zaniedbałość, nie poprawi się w pracy, w końcu Bóg go odrzuci. Tak. Zastanawiając się nad słowami Boga, wspominałam zachowanie Simona. Simon pracował w grupie już od dawna, rozumiał techniczne kwestie, ale często popełniał podstawowe błędy. Czasem nawet proste projekty trzeba było przerabiać. Robił błędy nawet przy tworzeniu kopii zapasowych czy nazw plików. Nieraz zwracałam mu uwagę i inni też go przestrzegali, ale on to zbywał i nie zreflektował się w kwestii nastawienia. Gdy przywódca się z nim rozprawił, Simon nie zastanowił się nad swoimi problemami. Zwalił wszystko na brak czasu. W ogóle się nie zmienił, wciąż robił błędy. Dostrzegłam, jaki był uparty. Tak. Choć miałam jakieś rozeznanie co do zachowania Simona, nigdy poważnie nie zaszkodziło pracy, więc się nie przejmowałam. Teraz opóźniło ważną pracę. Przywódca go zwolnił i było to zgodne z zasadami. Bóg pokazał mi, że niedbalstwo to nie błahy problem. Jeśli ktoś ciągle zaniedbuje obowiązki, prędzej czy później zakłóci pracę kościoła, zdemaskują go. Tak. Pierwotnie wydawało się. Że popełnił tylko dwa błędy, ale tak naprawdę zwolniono go za niedbałe wypełnianie obowiązków. To były ważne obowiązki, a on opóźnił pracę. Jego zwolnienie ujawniło sprawiedliwość Boga. Mm -hmm. Twoje omówienie trochę mi rozjaśniło. Kościół zwalnia ludzi według zasad, nie zwalnia ich za chwilowe porażki czy wykroczenia. Bałam się, że zostanę zwolniona, jeśli zrobię błąd, ale nie pojmowałam Bożej sprawiedliwości. Tak mi wstyd. Potem myślałam, czemu nie szukam prawdy, źle rozumiem i mam się na baczności, gdy inni zostają zwolnieni. Przeczytałam słowa Boga. Mm -hmm. Bóg Wszechmogący mówi, powiedz mi, jeśli ktoś, kto popełnił błąd, jest zdolny do prawdziwego zrozumienia i pragnie okazać skruchę, czy dom Boży miałby nie dać mu na to szansy? Boży plan zarządzania obejmujący sześć tysięcy lat dobiega końca i jest wiele obowiązków, które trzeba wykonać. To straszne, gdy ludzie nie mają sumienia ani rozumu i opuszczają się w pracy. Choć zyskali możliwość wypełniania obowiązku, to nie potrafią go cenić, i w najmniejszym nawet stopniu nie dążą do prawdy, pozwalając, by najlepszy czas przeszedł obok nich. To obnaża ludzi. Jeśli wciąż pełnisz obowiązek niestarannie i pobieżnie, i w ogóle się nie podporządkowujesz, gdy inni cię przycinają i rozprawiają się z tobą, czy Dom Boży nadal będzie ci powierzał obowiązki do wykonania? W Domu Bożym króluje prawda, nie szatan. Bóg ma we wszystkim ostatnie słowo. To On dokonuje dzieła zbawienia człowieka. On rozwiązuje problemy. Nie potrzeba tu Twojej analizy tego, co jest dobre, a co złe. Ty masz tylko słuchać i być posłusznym. A gdy ktoś Cię przycina i się z Tobą rozprawia, musisz przyjąć prawdę i umieć naprawić swoje błędy. Jeśli tak uczynisz, Dom Boży nie pozbawi Cię możliwości wykonywania obowiązków. Jeżeli jednak wciąż się boisz, że zostaniesz wyrzucony, ciągle szukasz wymówek, nieustannie się usprawiedliwiasz, jest to problem. Jeśli inni dostrzegą, że w najmniejszym nawet stopniu nie przyjmujesz prawdy i wszyscy zobaczą, że nie słuchasz głosu rozsądku, to jesteś w kłopocie. Kościół będzie zobowiązany się tobą zająć. Jeżeli w ogóle nie przyjmujesz prawdy przy wykonywaniu obowiązku i wciąż się boisz, że zostaniesz obnażony i wyrzucony, to twój lęk skażony jest ludzkimi intencjami, a także zepsutym szatańskim usposobieniem oraz podejrzliwością, ostrożnością i niezrozumieniem. Żadnej z tych postaw człowiek nie powinien prezentować. Musisz zacząć od pozbycia się lęku, jak również rozwiązania problemu błędnego rozumienia Boga. W jaki sposób rodzi się błędne rozumienie Boga? Kiedy komuś idzie dobrze, na pewno nie rozumie go błędnie. Wierzy, że Bóg jest dobry, że Bóg jest czcigodny i że Bóg jest sprawiedliwy, że Bóg jest miłosierny i kochający. Że Bóg ma rację we wszystkim, co robi. Kiedy jednak ktoś staje w obliczu czegoś, co nie jest zgodne z jego wyobrażeniami, myśli tak. Wygląda na to, że Bóg nie jest zbyt sprawiedliwy, przynajmniej nie w tej sprawie. Czy to jest błędne rozumienie? Jak to możliwe, że Bóg nie jest już sprawiedliwy? Co było przyczyną tego Twojego błędnego rozumienia? Co ukształtowało Twoją opinię i zrozumienie, że Bóg nie jest sprawiedliwy? Czy możesz powiedzieć z całą pewnością, co to było? Które to było zdanie? Która sprawa? Która sytuacja? Powiedz to, aby każdy mógł to rozpracować i przekonać się, czy masz podstawy, by tak sądzić. A kiedy ktoś błędnie rozumie Boga lub spotyka się z czymś, co nie jest zgodne z jego wyobrażeniami, jakie powinien mieć nastawienie? Musi najpierw być posłuszny i rozważyć. Nie rozumiem, ale będę posłuszny, ponieważ to jest coś, co uczynił Bóg, a nie coś, co człowiek powinien analizować. Co więcej, nie mogę wątpić w słowa Boga ani w Jego dzieło, ponieważ Słowo Boże jest prawdą. Czy nie taką postawę powinien mieć człowiek? Czy przy takim nastawieniu twoje błędne rozumienie nadal stanowiłoby problem, nie zakłóciłoby ani nie utrudniło wypełniania przez ciebie obowiązków? Czy uważacie, że osoba, która podczas wypełniania swoich obowiązków posiada błędne zrozumienie, może być lojalna? A może to ktoś wolny od błędnego rozumienia potrafi być lojalny? Osoba, która podczas wypełniania swoich obowiązków nie posiada błędnego zrozumienia, może być lojalna. Oznacza to, że po pierwsze musisz mieć postawę posłuszeństwa. Co więcej, musisz przynajmniej wierzyć, że Bóg jest prawdą, że Bóg jest sprawiedliwy. I że wszystko, co Bóg robi, jest słuszne. Jest to warunek wstępny, który określa, czy możesz być lojalny w wypełnianiu swoich obowiązków. Amen. Słowa Boga pokazały mi, że źle rozumiem Boga, bo brak mi zrozumienia Jego sprawiedliwości i prawdziwej wiary. Widząc, że Saimona zwolniono za błędy, zrobiłam się ostrożna wobec Boga. Obawiałam się, że jeśli popełnię błąd, wyrzucą mnie. Myliłam Dom Boży ze światem. Myślałam, że za błędy ludzie są wyrzucani, jakby Bóg ich demaskował, by ich wyrzucić. Są zasady, wedle których Kościół zwalnia i wyrzuca. Ludzie są oceniani za nastawienie do obowiązków, charakter, człowieczeństwo i akceptację prawdy. Nie są zwalniani ani wyrzucani za rzadkie wykroczenia czy przejawy zepsucia. Tak. Niektórzy przywódcy i pracownicy zostali zwolnieni, bo mieli słaby charakter i nie wykonywali praktycznej pracy, inni nie mieli wiedzy. Inni mieli bardzo zepsute usposobienie i nie szukali prawdy. O ile nie powodowali żadnych zakłóceń, Dom Boży nie wyrzucał ich. Powierzano im obowiązki dostosowane do ich zalet dawano szanse na skruchę. Jeśli po zwolnieniu przyjmowali prawdę, okazywali skruchę i zmieniali się, dostawali nowe zadania. Tylko antychryści i złoczyńcy, nieakceptujący prawdy, niereflektujący się, którzy czynią zło i powodują zakłócenia, zostaną całkowicie wydaleni. Mhm. Dom Boży wszystkich traktuje sprawiedliwie i króluje w Nim prawda. Amen. Na przykład, Sajmona zwolniono, bo rażąco zaniedbywał obowiązki i przez swoją niedbałość opóźniał pracę. Dosięgła go Boża sprawiedliwość. Gdyby miał właściwe podejście i szukał prawdy, byłaby to szansa na skruchę i zmianę. Zwolnienie Simona dało mi do myślenia. Miałam takie same problemy. Często niedbale pełniłam swoje obowiązki. Wiedziałam, że są błędy w moich projektach, ale myśląc o czasie jakiego wymagałyby poprawki, wysyłałam projekty licząc, że mi się upiecze, że jeśli przywódca znajdzie problemy, to je naprawię. Więc to, co trzeba było zrobić od razu, odkładało się spowalniając postępy. Czasem wiedziałam, że moje pomysły są przestarzałe, ale innowacje wymagają dużo zasobów myślenia i poszukiwań. Wystarczała mi... Akceptowalna praca, więc przez lata nie robiłam postępów. Porażka Simona była dla mnie nauczką. Nie wyciągałam odpowiedniej nauki, nie pojmowałam woli Boga, źle go rozumiałam byłam zakłamana. Ta myśl przepełniła mnie żalem. Musiałam szukać prawdy, znaleźć ścieżkę praktyki, skończyć z nieufnością wobec Boga. Racja. Potem przeczytałam słowa Boga. Jeśli ktoś jest szczery, to jest uczciwy. Oznacza to, że otworzył serce i duszę przed Bogiem. Nie ma nic do ukrycia, przed niczym się nie ukrywa w pełni powierzył serce Bogu czyli całkowicie się mu oddał czy taka osoba jest obca Bogu nie jest łatwiej jej poddać się Bogu jeśli Bóg uzna ją za fałszywą i arogancką ona też to przyzna nie tylko to zaakceptuje lecz okaże skruchę i będzie dążyć do zasad do rozpoznania swoich błędów i ich naprawienia. Zanim się spostrzeże, porzuci niektóre swe występki i będzie mniej fałszywa, podstępna, lekceważąca. Żyjąc w ten sposób, zbliżają się do celu bycia uczciwym człowiekiem. Na tym polega życie w świetle. Chwała za to należy się Bogu. Życie w świetle to efekt dzieła Bożego. I nie ma się czym przechwalać. Żyjąc w świetle, ludzie rozumieją różne prawdy, noszą w sercu bojaźń, poszukują prawdy i ją praktykują przy każdym problemie, kierują się sumieniem i rozumem. Choć nie są sprawiedliwi, wykazują podobieństwo do człowieka i przynajmniej nie walczą z Bogiem słowami i czynami, zawsze poszukują prawdy. I się podporządkowują, są bezpieczni i niezagrożeni, i nie zdradzą Boga. Choć nie całkiem pojmują prawdę, potrafią być posłuszni, mieć w sercu bojaźń i odsunąć się od zła. Gdy powierza się im zadanie lub obowiązek, wkładają serce i umysł w wypełnienie go jak najlepiej. Takie osoby są godne zaufania, i Bóg im ufa. Takie osoby żyją w świetle. Czy żyjący w świetle akceptują Boży nadzór? Czy mogą chować przed Bogiem serca? Mają tajemnice, których Mu nie powierzą. Mają w zanadrzu podejrzane sztuczki? Nie. W pełni otworzyli serca przed Bogiem. I niczego przed Nim nie ukrywają. Pokładają w Nim zaufanie, rozmawiają z Nim i informują Go o wszystkim. Nie ma takich rzeczy, których Mu nie mówią. Gdy ludzie osiągają taką otwartość, ich życie staje się łatwe. Amen. Amen. Te słowa wyrażały wolę Boga i ścieżkę praktyki. Tak. Ich lektura. Rozjaśniła me serce. Bóg ma nadzieję, że będziemy szczerzy wobec Niego. Czy nas demaskuje, czy jesteśmy przycinani i zwalniani, musimy się poddać, nie możemy opierać się Bogu w sercach. Musimy zreflektować się i szukać prawdy. Gdy serca mamy otwarte, gdy chcemy poddać się Bogu, Łatwo zyskać oświecenie od Ducha Świętego, osiągnąć zrozumienie prawdy, poznać nasze problemy, naprawić błędy, zmienić się i działać zgodnie z wymogami. Mm -hmm. Trzeba wierzyć w Bożą Sprawiedliwość. Bóg nie osądza według pozorów, ale patrzy na to, czy ludzie dążą do zadowolenia Go. Tak. Jeśli umiemy się poprawić i robimy co możemy, gdy nam nie wyjdzie, potrafimy do tego właściwie podejść, potrafimy uczyć się na błędach. Gdy skorygowałam swoją postawę, obawy zniknęły. Bogu dzięki. Twoje omówienie rozjaśniło me serce. Jestem wciąż zepsuta. Na pewno. Doznam porażek i zdemaskowania, ale przez to poznam siebie. Tak, muszę skupić się na szukaniu prawdy, by wypełniać wolę Boga. Tak. Gdy potem wysyłałam projekty przywódcy do sprawdzenia, nie byłam taka oporna. Chciałam skorygować swe pobudki i poświęcić się obowiązkom. Bogu dzięki. Potem zapoznawałam się z materiałami referencyjnymi i technikami w odpowiedzi na to, co mi wskazano. Moja praca była zgodna z zasadami wymaganymi przez Dom Boży. Po pewnym czasie rozwinęłam się technicznie i jakość znacznie wzrosła. Czułam spokój. Później. Gdy wysłałam przywódcy projekt do oceny, usłyszałam, ten projekt jest bardzo dobry. Bogu dzięki. Te słowa mnie uradowały i poruszyły w sposób nieopisany. Mm -hmm. Później Simon zrozumiał, swoje zepsucie i chciał się zmienić, więc Kościół dawał mu obowiązki. Bogu dzięki. Jego zwolnienie zmieniło moje niedbałe nastawienie do obowiązków. Unikam niedbalstwa i jestem bardziej sumienna niż przedtem. Hmm. Zrozumiałam, że Bóg nie pozwala na przycinanie i zwalnianie ludzi w tym celu, by ich odrzucić. Gdy poddamy się i szukamy prawdy, przez to doświadczenie możemy poznać swoje zepsute usposobienie, wykryć problemy i odchylenia w pełnieniu obowiązków, a następnie je naprawić, czyniąc postępy w wejściu w życie i obowiązkach. To wspaniała rzecz. Tak. Kiedy Wyzbyłam się nieufności, stałam się sumienna i wzięłam odpowiedzialność, odnalazłam spokój. Bogu, dzięki! Bogu dzięki. Też chcę być szczera i zaufać Bogu.